Hej, nazywam się Magdalena Tomalak, witam Zodiakalne Panny w czytaniu na maj 2024. Zobaczmy na początek waszą ogólną energię w tym miesiącu, jakie macie samopoczucie, co tam u was słychać. Mamy kartę Sprawiedliwość. Karta Magik. Mhm. Pankitek. Przesuń się Pankitek. Dobra, dalej ulew. I karta magik, okej. Okay. Tutaj co jeszcze mamy? I karta Red One. Okej, okay. więc um, trochę takie nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło w tym miesiącu dla was. E, no Widzę, że są jakieś sytuacje, które wam, was denerwują, które was frustrują, może trochę takie um, Jakieś problemy po drodze, których się nie spodziewaliście, takie potyczki, że wiecie, albo tutaj, że coś nie działa, coś musicie zrobić na czas, a ktoś wam czegoś na przykład nie, nie dostarczy w porę. Dla części z Was tutaj też nie mogę pominąć tego tematu może chodzić o jakieś rozstanie albo nawet rozwód, albo jakieś sprawy sądowe, które się tutaj gdzieś mogą pojawić. Czy takie poczucie niesprawiedliwości na przykład, że ktoś was niesprawiedliwie potraktuje, czy wy się nie poczujecie niesprawiedliwie potraktowani? Um, I no właśnie to poczucie tutaj takiej frustracji, takiej złości się pojawia. Um, ale no właśnie to, co powiedziałam, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Tutaj mamy też tą drugą kartę magii, więc mam takie poczucie, że jakby koniec końców. Świetnie sobie z tym poradzicie, koniec końców. Um, może nie tyle, że na dobre wam to wyjdzie, co jakby na dobre pod takim kątem, że zdacie sobie sprawę z tego, um, ile macie w sobie mocy, ile macie w sobie takiej zaradności, um, i że nawet w takich sytuacjach jak ta, która wam się tutaj przytrafia, potraficie po prostu sobie z tego, jakby z tym poradzić i wyjść taką, wiecie. Um, Wronną ręką się chyba mówi. Nie wiem, nie znam tych czasami tych polskich takich powiedzonek, e, ale no coś takiego, że tak czy inaczej po prostu sobie tutaj em, poradzicie o wiele lepiej niż może Wam się wydawać na początku, tak? Możecie mieć takie poczucie na samym początku, że ojeju, to mnie przygniata i nie dam sobie z tym rady, i w ogóle czemu mnie to spotyka, i w ogóle za jakie grzechy ja muszę się z tym tutaj męczyć, e, ale no po prostu zobaczycie, jak wiecie, weźmiecie. Głęboki wydech i wydech, <grym> i po, podejdziecie do tego tak bardziej em, racjonalnie na zasadzie: A, OK, dobra, co mogę z tym zrobić? Co muszę zrobić? Jakie mam opcje i jaki jest mój plan działania? Zamiast jak ofiara losu, że czemu znowu ja, no to e, uda Wam się po prostu to załatwić o wiele szybciej i łatwiej niż, tak jak mówię, na początku Wam się wydawało. <grym> dobra, zobaczmy dalej. Karta Sprawiedliwość po raz drugi. Słońce, no właśnie, to czyli mamy takie potwierdzenie tego, że wszystko się dobrze zakończy, się tutaj nie martwcie tym. Nie martwcie, aczkolwiek, no też swoje musicie zrobić, tak? No i to, co najważniejszego tutaj musicie zrobić, to właśnie ta zmiana swojego nastawienia. Że nie jak ofiara losu, tylko jak ktoś, kto po prostu ma sprawę do załatwienia i zamiast się tutaj maziać i. Użalać nad sobą, no to robi to co trzeba. Dalej, asmonek, i też jeszcze tutaj na tą czwórkę monet, jak patrzę, też taka wskazówka na marginesie, żebyście nie, jakby odkrywali od razu wszystkich kart. Żebyście może nie chwalili się wszystkim dookoła, co planujecie, tylko wiecie, jaką, jakąś tam, nie wiem. Jeżeli, nie wiem, może jakiegoś prawnika musicie zapytać o wsparcie, czy jakiegoś, nie wiem, profesjonalisty w danej dziedzinie, albo może nie potrzebujecie nikogo, tak, ale w sensie, jeżeli jakaś taka osoba jest potrzebna, no to ok, tylko chodzi o takie osoby jakieś tam postronne, tak? Żeby może nie mówić za dużo, jakichś tam szczegółów, nie. nie. nie no, nie. Nie pokazywać tak, nie mówić o jakichś szczegółach. Um, no, żeby zachować tutaj jak najwięcej dla siebie w związku tutaj z tą sprawą, no nie wiem, może ktoś mógłby to gdzieś wykorzystać jakoś przeciwko wam, albo może nawet jeżeli nie, to jakby nie na korzyść jest to, żeby jakieś tam niepotrzebne postronne osoby wiedziały za dużo na ten temat. To tak na marginesie, nie wiem o czym tutaj mówimy, ale okej. Okay. Dobra, Asmonet, dalej ósemka mieczy. Szóstka mieczy. Mm, no właśnie, tutaj to jest to, o czym mówiłam, żeby nie siedzieć jak w tej roli ofiary, żeby się nie użalać nad sobą w tym momencie, bo to też nie jest czas na to, żeby się użalać nad sobą. I to też tej sytuacji nie rozwiąże, bo jak wpadniecie w takie, o, Boże, czemu ja no to tu macie dosłownie ręce związane i nic z tym nie zrobicie to jest takie wiecie, aż się pojawi rycerz na białym koniu i mnie uratuje i możesz tak czekać po prostu do, cory za określenia ale usranej śmierci um, a są sytuacje po prostu, znaczy dobra, może w jakichś tam sytuacjach można sobie tak czekać, ale po prostu ta sytuacja e, taka nie jest, tak, ta sytuacja po prostu wymaga takiego działania waszego Mm -hmm. Królowa Mieczy dalej, Dziewiątka Monet i Karta Siła. Mm -hmm. Dobrze i no co tutaj widzę, I tak się zaczęłam chwilę zastanawiać nawet y no bo tak, z jednej strony jest, o, no bo czemu mnie w życiu takie rzeczy spotykają i każdy z nas by chciał, żeby w życiu to było wszystko, wiecie, kraina, mlekiem i miodem płynąca, no ale z drugiej strony dobrze wiemy, że tak nie jest i każdy ma jakieś wyzwania, raz mniejsze, raz większe, i możemy podchodzić do życia w taki sposób, że czemu nie jest idealnie i że czemu ciągle. Coś się tutaj pojawia, z czym trzeba się mierzyć, a z drugiej strony możemy, i mnie to uwolniło, jak zaczęłam podchodzić do życia w taki sposób, podchodzić do życia trochę tak jak do gry, tak, jak na pewno jakąś tam grę graliście w życiu i w sensie takie komputerowe gry, tak, tam są zawsze jakieś wyzwania. Zawsze są jakieś, no że coś trzeba zrobić, tak? Jakieś zadania do wykonania, i zawsze jest jakiś potwór, którego trzeba pokonać. Nie wiem, chociażby jakbyście, nie wiem, w Mario grali czy w coś tam. Zawsze są jakieś tam po drodze jakieś tam mniejsze rzeczy, które trzeba tutaj. Tak mi się z Mario skojarzyło, że tutaj jakąś tam trzeba przeskoczyć. Nie tylko rosiczkę. Tutaj jakieś tam te były takie potworki, co chodziły, co je trzeba podeptać, więc. No, w życiu też tak jak w grze, ciągle coś tam się pojawia, tak? Ciągle są jakieś wyzwania, przez które trzeba przechodzić. Więc jak sama osobiście zaczęłam do życia podchodzić w taki sposób, właśnie do takiej gry, że okej, okay, um, ciągle coś jest, tak? Raz mniejsze, raz większe, i zamiast siedzieć po prostu um, z takim nastawieniem, że po co, i że dlaczego, i czemu znowu ja no to zaczęłam na to patrzeć jako takie wyzwanie, ok czyli znowu jest coś, w czym mogę się sprawdzić, w czym mogę się czegoś nauczyć, w czym mogę się czegoś o sobie dowiedzieć, mogę odkryć jakieś swoje mocne strony, albo swoje słabe strony, tak mogę sobie jakby poznawać też siebie w procesie, w takich sytuacjach no bo inaczej jakby było rzeczywiście kraina mlekiem i miodem płynąca no to wszyscy by siedzieli w domu na kanapie i w sumie nic byśmy nie mieli nie? albo pod drzewkiem tylko, w sumie chyba byśmy do kanapy nawet nie doszli jako gatunek. Pod drzewkiem byśmy siedzieli i, no i w sumie bez sensu też po co takie życie, nie? Po co w sensie przejść i sobie poleżeć, no to bez sensu, nie? Tak to jest moim zdaniem. No więc to co tu, tutaj widzę to właśnie, um, no to właśnie to co zyskacie też dzięki tej sytuacji, także uświadomicie sobie bardziej właśnie taką swoją Jakieś swoje zdolności, jakieś swoje talenty wzmocnicie też swój charakter. Um, więcej takiej pokory, może z jednej strony, ale takiej dojrzałości też nabierzecie dzięki tej sytuacji. Ok, zobaczmy z, z kart emocji. Tutaj jeszcze mamy, mamy kartę obojętność. Karta Duma. Mhm. Ta duma, właśnie z jednej strony mi się kojarzy z tym, że no, ale czemu ja mam się tym zajmować? Takie unoszenie się dumą, ale z drugiej strony, no właśnie, trochę tak jak ta karta siła, nie? Takie, że okej, okay, jak już sobie z tym poradzę, no to będę z siebie dumna albo dumny. Mhm, ból. Szczęście. Osamotnienie i karta spokój. I jak patrzę też na to boli i osamotnienie, to też jest, wiecie, w takich sytuacjach właśnie, gdzie im większe, jak życie rzuca nam jakieś wyzwania pod nogi, to im większy opór stawiamy, tym trudniej... Nam jest te wyzwania pokonać, nie? Bo tym bardziej się szarpiemy, mnóstwo energii dajemy na to, żeby o, lepiej by było, jakby tego nie było, i, i nie wiem, i biedna ja. E, zamiast po prostu stanąć na dwie nogi i wziąć na klatę i przejść przez to, nie? E, w sensie tą samą energię byśmy mogli wykorzystać na to, żeby od razu poszukać rozwiązania i przejść przez tą sytuację. Co tracimy po prostu na takie tam użalanie się na siebie, na, nad sobą? I też nie mówię, no wiecie, też mam sytuacje, jakieś momenty słabości i są momenty, w których no, potrzebne jest to, żeby sobie usiąść na chwilkę i nie wiem, popłakać, e, poczuć, wie, no, że jest mi smutno w związku z czymś, albo pozwolić sobie na taką bezsilność. E, tylko, no właśnie, pytanie, jak długo, tak? Czy będę chodzić i ciągnąć, osiągać siebie nogami e, przez całe życie i, i z zwieszoną głową, i Boże, czemu ja i czemu mi się to przytrafi, przytrafia? Czy usiądę na chwilę, sobie popłaczę, e, a później wstanę i pójdę po prostu jak dumna z siebie dojrzała osoba przez życie. okej okay. Dobra, i z karty porady mamy, ściągnij swoją maskę. No właśnie, takie mam, cały czas mam takie przeczucie, że ta sytuacja, tutaj brat nie dusze, cały czas mam takie przeczucie, że ta trudna sytuacja jest um, po to, żeby Wam coś uświadomić na swój temat, po to, żebyście odkryli jakąś taką mocną stronę w sobie. Coś, z czego do tej pory się nie... nie um, z czego sprawy sobie nie zdawaliście. Um, I często to jest też tak... Czasami niesiemy przez całe życie jakiś lęk w sobie, takim mniej lub bardziej uświadomiony, nie? że czegoś się boimy i cały czas nas to blokuje, tak? bo boimy się, nie wiem, poszukać nowej pracy, bo gdzieś tam ten lęk jest na przykład przed odrzuceniem, tak? boimy się wejść w nowy związek, bo ciągle mamy ten lęk przed odrzuceniem. A później w końcu stajemy w takiej sytuacji, że gdzieś ktoś nas naprawdę odrzuci. Albo, nie wiem, w jakiejś tam pracy czasami chodzimy, nie wiem, od drzwi do drzwi, jesteśmy co chwilę odrzucani, jakby musimy się co chwilę mierzyć z tym odrzuceniem, aż przychodzi taki przełom, tak? Aż w końcu po prostu stawimy temu czoła i przejdziemy przez tą sytuację, i się okazuje, że jakby staniemy twarzą twarz z tym, czego najbardziej się baliśmy, i okazuje się, że, że to nie było takie straszne. I jednocześnie jakby uwalniamy się od tego, tak? I to, co było naszą słabością, nagle staje się naszą taką zaletą, taką silną stroną. Um, I mam wrażenie, że właśnie tutaj coś takiego, że będziecie mieli właśnie szansę zmierzyć się z jakąś swoją słabością, żeby odkryć, że to wcale nie jest wasza słabość, tylko że świetnie potraficie sobie z tym, poradzi sobie z tym poradzić i że jest to waszą mocną stroną, która przyda wam się. Przyszłości, w jakichś innych e, sytuacjach. Hmm. No, no dobrze. To by było tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że to czytanie było dla Was pomocne. Trzymam za Was kciuki i do usłyszenia niedługo.